Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci, gdzie ja, Wiola i mój pomocnik Sonu co piątek gotujemy dla Was po koreańsku. Dzisiaj będzie coś specjalnego. Będziemy przygotowywać potrawę, którą lubi każdy, która jest uważana za ulubioną potrawę każdego obcokrajowca, który przyjedzie do Korei. Ale nie tylko obcokrajowcy, lubią ją też wszyscy Koreańczycy. Ta potrawa to bulgogi. Nie tylko ta dzisiejsza potrawa jest specjalna, cały ten dzisiejszy odcinek jest trochę specjalny, bo powstał on we współpracy z cukrem Diamant, który tutaj pięknie stoi, który przyleciał do nas aż z Polski, z ojczyzny, przebył 8000 km, nawet się bardzo nie poturbował w tej podróży i będziemy dzisiaj używać do tej potrawy tego cukru. Będziemy używać cukru trzcinowego, ja tutaj mam cały wybór cukrów trzcinowych, od jaśniejszego cukru dry demerara, mamy też drobny cukier dry demerara, mam tutaj też cukier dark moscavado, mój ulubiony cukier, którego będziemy dzisiaj używać. Cukier Diamant oferuje największy wybór cukrów w Polsce, dlatego współpracujemy z nie byle kim. Na końcu tego odcinka będzie też informacja o konkursie, który organizuje właśnie cukier Diamant, dlatego zostańcie z nami do końca. Już trochę zdradziłam, opowiadając o tym cukrze, że ta potrawa bulgogi to potrawa, która ma w sobie troszeczkę słodyczy. I jak wiecie, w koreańskiej kuchni słodycz jest bardzo często obecna. Koreańczycy niezbyt często jedzą desery takie jak my, ciasto do kawy na przykład, ale bardzo często cukier pojawia się w daniach wykwintnych. Jest to dość zaskakujące i widzę też często po Waszych komentarzach, że się dziwicie, skąd tyle cukru w koreańskiej kuchni. Koreańska kuchnia taka jest, że łączy w sobie bardzo wiele smaków. Smak ostry, smak słony, smak słodki. Te wszystkie smaki w koreańskiej kuchni komponują się w bardzo smaczne potrawy i jedną z takich bardzo, bardzo, bardzo smacznych potraw jest właśnie bulgogi, które będziemy robić. Zacznę od tego, że bulgogi to potrawa z wołowiny. Ja tutaj mam taką wołowinę. Mam tu taką wołowinę w trzech kawałkach i nie wiem, czy to widać, ale ona jest tutaj lekko zamrożona. Ja ją wsadziłam na noc do zamrażarki i wyjęłam ją rano. Zrobiłam tak dlatego, że bulgogi jest dobre, kiedy pokroimy wołowinę bardzo, bardzo cienko. A żeby pokroić ją bardzo cienko, potrzebujemy właśnie zamrożonej wołowiny, wtedy będzie nam łatwo. Oczywiście w Korei taką wołowinę zwykle kupuje się już pokrojoną i niech się nie bawi w mrożenie. Nawet ciężko jest spotkać taką wołowinę w kawałku, jeszcze nie pokrojoną. Ja się trochę naszukałam i tak mam w trzech kawałkach, nie w jednym, no ale myślę, że w Polsce nie będziecie mieć z tym problemu. Najlepszym rodzajem wołowiny do tego dania moim zdaniem będzie polędwica, ligawa albo roast beef, ale bulgogi to nie tylko to mięso, to przede wszystkim marynata. I ta marynata jest tak dobra, że nawet jeżeli zrobimy wieprzowinę, w tej marynacie, nawet jeżeli zrobimy w tej marynacie grzyby boczniaki, bo słyszałam, że niektórzy wegańscy fani koreańskiej kuchni właśnie tak przygotowują bulgogi, to będzie bardzo, bardzo dobre. Ja już tak gadam i gadam, więc przechodzimy do roboty. Zaczniemy sobie od przygotowania właśnie tej marynaty. Ja tutaj mam przygotowaną miskę, będę w niej łączyć składniki na marynatę i wszystkie te składniki są dostępne w Polsce, więc myślę, że spokojnie odtworzycie to danie bez żadnego problemu. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że to danie absolutnie nie jest pikantne i świetnie nadaje się również dla dzieci. Sonu je kocha i mam nadzieję, że będziecie mogli to zobaczyć pod koniec odcinka. Więc tak, przechodzimy do przygotowania marynaty. Jako pierwszy potrzebny mi będzie tutaj sos sojowy. Sosu sojowego będę potrzebowała 4 łyżki i najlepiej będzie tutaj użyć ciemnego sosu sojowego. Nie musi być to sos koreański, wystarczy jakikolwiek ciemny sos sojowy dostępny w polskich sklepach. Mam tu 4 łyżki sosu sojowego. Jeżeli nie jesteście nowi na tym kanale, to domyślacie się, co tutaj będzie bardzo potrzebne. Będzie to oczywiście olej sezamowy, olej sprażonego sezamu i potrzebujemy go tutaj 2 łyżki. Jeżeli jesteście fanami, no to 3 łyżki, więc ja dam 3. Kolejnym bardzo ważnym składnikiem będzie wino. Potrzebujemy butelki wina. Z tej butelki wina używamy 4 łyżki. Dodajemy je do marynaty. A resztę zawartości butelki wypijamy. Dodałam tutaj już wszystkie płynne składniki, które planowałam dodać, więc teraz czas na cukier. I ja tutaj użyję tego mojego ulubionego cukru Dark Moscavado. Ja go bardzo lubię, bo on ma bardzo ciekawy smak, dzięki temu, że ma dużą zawartość melasy. On jest taki dość mokry i ma konsystencję takiego mokrego piasku na plaży. Jest bardzo smaczny,
I on ma też bardzo ciekawy zapach, taki głęboki. Tego cukru do tego dania na 600 g wołowiny, bo tego nie powiedziałam, będziemy potrzebować około 2 łyżki. Takie solidne łyżki. Powstała nam już baza naszej marynaty. Teraz będziemy dodawać do niej czosnek. Czosnku będziemy dodawać tutaj około 6 ząbków. Potrzebujemy tutaj 6 ząbków polskiego czosnku, więc ja dodam sobie troszeczkę więcej, bo ten koreański czosnek zawsze jest taki troszeczkę słabiutki. Ja czosnek przeciskam sobie przez praskę, ale jeżeli chcecie być bardziej profesjonalnymi kucharzami, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście go sobie posiekali. Ja tutaj mam szybko niecierpliwiącą się publiczność, więc nie mogę się bawić w siekanie. Tak. Mój czosnek dodany. Potrzebujemy tutaj też szczyptę soli, bo ten sos sojowy nie zapełni nam odpowiedniej słoności dla tylu gramów wołowiny, więc taka solidna szczypta soli, około pół łyżeczki soli tutaj też nie zaszkodzi. I kolejnym bardzo, bardzo ważnym składnikiem tej marynaty jest jabłko. Ja tutaj mam zwykłe czerwone jabłko i będę potrzebowała go połowę. To jabłko najpierw należałoby obrać. Jabłko obieramy, ścieramy na tarce. Ja tu mam taką tarkę, taką, którą się ściera na mus dla dzieci jabłka najlepiej, ale możecie też użyć zwykłej tarki o drobnych oczkach. Dzięki użyciu tego jabłka nasze mięso, które będziemy marynować, zrobi się miękkie, będzie bardzo delikatne. To jabłko jest tutaj naprawdę ważne. Pół jabłka już mam starte, wytworzyło mi się tu też sporo soczku. Ten sok też warto wykorzystać. Teraz będziemy przygotowywać resztę składników i będziemy marynować to mięso przez około pół godziny do godziny. Mogłabym od razu pokroić mięso, ale ono jest jeszcze dość twarde, a musi się troszeczkę rozmarznąć, troszeczkę, żeby łatwiej było mi je kroić. Dlatego najpierw pokroję sobie warzywa. Będziemy tutaj potrzebować jednej cebuli. Ja tutaj mam taką jedną małą cebulę i kroję ją w cienkie plasterki. Piórka tak naprawdę nie jest bardzo ważne, jak pokroimy tą cebulę. Będziemy potrzebować też marchewki. Ja tutaj mam takie troszeczkę więcej niż pół marchewki. Będę używała tylko połowy marchewki. I tą marchewkę najlepiej pokroić sobie w zapałki. Kroimy je drobno. Najlepiej kroi się tak, że kroimy w plasterki pod skosem, a następnie z tych plasterków kroimy takie zapałki. Marchewkę? Proszę. Kiedy nasza marchewka jest pokrojona, cebula jest pokrojona, nie pozostaje nam nic innego jak pokroić cebulkę dymkę. Ja tutaj mam tą cebulkę taką koreańską, jedną taką. Ona jest taka dość duża, wygląda jak por, ale to nie jest por. I ja ją sobie pokroję po prostu w takie plasterki pod skosem, ale możecie tutaj też użyć takiej drobnej polskiej cebulki dymki. Ona się nawet lepiej tutaj nada i ją najlepiej pokroić w mniej więcej 3 cm kawałeczki. Warzywa pokrojone, przeniosę je sobie do jakiejś miski, żeby zrobić sobie tutaj miejsce na mięso. Jak widzicie, mój towarzysz, pomocnik i prawa ręka zajmuje się teraz jedzeniem marchewki i chyba smakuje. Tu są moje warzywa przygotowane, odstawiam je sobie i teraz czas na mięso. Moje mięso, tak jak mówiłam, zmrożone, troszeczkę się już rozmarzło i takie mięso troszeczkę rozmarznięte jest idealne, więc jeżeli nie chcecie najpierw zamrażać go całkiem, potem czekać, aż się trochę rozmarznie, wystarczy, że włożycie je do zamrażalnika przed gotowaniem mniej więcej 3 godziny. Wtedy będzie to tak zamarznięte, żeby się dobrze kroiło, ale nie zamarznięte na kamień. Więc przechodzę do krojenia. Będę sobie to kroić tak bardzo cieniuteńko, w mniej więcej milimetrowe lub dwumilimetrowe plasterki. Zobaczcie, to moje mięso jest pokrojone bardzo cienko. W Korei robi się to na takich specjalnych krajalnicach do mięsa. One przypominają trochę krajalnice do szynki w Polsce, ale nie jestem pewna, czy na takiej krajalnicy do szynki miałoby to rację bytu, czy miałoby to szansę wyjść. Nigdy nie próbowałam. Jeżeli ktoś z Was spróbuje, to proszę powiedzcie mi w komentarzach, zostawcie informację, czy Wam to wyszło. Ale jeżeli nie chcecie poświęcać swojej krajalnicy do szynki, jeżeli taką macie, to po prostu pokrójcie sobie to tak jak ja, nożem. Tak naprawdę to nawet ten nóż nie musi być przesadnie ostry, bo przez to krojenie zamrożonego mięsa myślę, że Wam się porządnie naostrzy. Troszeczkę to potrwa,
więc uzbrójcie się tutaj w cierpliwość. Musimy tak skroić 600 gramów mięsa. Jest w tym odrobinka roboty, ale naprawdę warto, bo dzięki temu to mięso pokrojone tak cienko jest naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Przechodzi całe smakiem tej marynaty i jest pyszne. Uważajcie tylko przy tym krojeniu na palce. Dobrze, więc cała góra mięsa tutaj pokrojona. Starałam się to robić dość cienko. Zobaczcie, w miarę mi to wyszło. Nie jest to tak cienko pokrojone jak w koreańskich sklepach, ale myślę, że spokojnie takiego mięsa możemy użyć. I moja marynata, którą tutaj przygotowałam wcześniej, sobie czeka na to mięso. Ja jej nie wymieszałam dokładnie, więc zrobię to teraz. Już wystarczy, że powąchacie tej marynaty i będziecie wiedzieli, że to danie jest pyszne. Do tej marynaty wrzucamy to mięso. Ono już jest w większości rozmarznięte, więc wystarczy, że je tutaj wrzucimy. Ja ubiorę sobie rękawiczkę i zamarynuję to mięso, lekko ugniatając przy tym rękoma. Tak jest najłatwiej, dużo, dużo łatwiej się tak robi niż mieszając łyżką. Do tak zamarynowanego mięsa dorzucam sobie te moje pokrojone warzywa i mieszam to wszystko jeszcze raz. Teraz tak zamarynowane mięso i warzywa zostawiamy na blacie kuchennym na około pół godziny, godzinę. Im dłużej, tym lepiej tak naprawdę, bo te smaki nam ładnie tutaj przejdą, ale jeżeli Wam się bardzo śpieszy, to minimum pół godziny i będzie ok. Więc ja zostawiam moje mięso. Widzimy się za około godzinę na smażeniu tego mięsa. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że przepisów na bulgogi jest więcej, to jest tylko jeden z rodzajów bulgogi. Jest też bulgogi pikantnej, jest też bulgogi w formie zupy, które jest również bardzo dobre. No i pewno znajdziecie na nie przepis w mojej książce, do której link w opisie o tego filmiku, więc ja się tutaj wyłączam. Pamiętajcie, żeby obejrzeć ten filmik do końca, bo na końcu będzie informacja o konkursie. Papa. Papa. Siemanko ponownie, minęła już godzina i bierzemy się za smażenie naszego bulgogi. Tutaj mam moje mięso zamarynowane z warzywami w tej pysznej, aromatycznej marynacie i będziemy teraz je smażyć na patelni. Ja tutaj przygotowałam sobie taką troszeczkę głębszą patelnię. Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej. Ogień najlepiej ustawić sobie tutaj na taki średni i mniej więcej na takim ogniu będziemy cały czas smażyć. Nie możemy tutaj przesadzić zbyt mocnym ogniem, bo w naszej marynacie jest cukier, jest też jabłko i nie chcemy, żeby wszystko to nam się przypaliło. Kiedy nasz olej już jest gorący, na patelnię przenosimy całą zawartość miski. Jest tego dość sporo. I smażąc, najlepiej cały czas to mieszać. Wtedy będziemy mieć pewność, że nasze mięso i warzywa usmażą się równomiernie. Takie cienko pokrojone mięso na szczęście nie smaży się bardzo długo, więc powinno nam to sprawnie pójść i tak. Zobaczcie, mięso mi się tutaj pięknie ścina, warzywa też mi zaraz miękną, jeszcze trochę to musi potrwać. Jak widzicie, moje mięso, moje warzywa troszeczkę puściły tutaj wodę. I powinniśmy to smażyć teraz tak, aż pozbędziemy się tego całego płynu. Takie bulgogi możemy jeść po prostu jako przystawkę do miseczki ryżu, innych dodatków, na przykład do kimchi, do Waszych ulubionych surówek. Mówię jako przystawkę, ale to będzie idealne danie główne. W Korei zawsze wszystkie potrawy stawia się na środku stołu, nie nakłada się ich na osobne talerze. I proponuję Wam też zjeść w ten sposób. Ale bardzo dobre jest też to bulgogi położone na ryżu, ułożone na ryżu. Do tego możemy dodać jakąś sałatę, troszeczkę pikantnego sosu, pasty gochujang na przykład i wymieszać i mamy wtedy bardzo dobry bulgogi bibimbap. Więc możliwości wykorzystania tego bulgogi jest bardzo dużo. Najlepiej jest zrobić tak, że w pierwszy dzień, zaraz po przygotowaniu, jemy to bulgogi po prostu prosto z półmiska razem z ryżem, a na drugi dzień, jeżeli Wam zostanie, chociaż tak sobie myślę, że tego nigdy nie zostaje, bo jest takie smaczne, ale jeżeli już Wam zostanie, to na drugi dzień możecie właśnie położyć je na ryżu i zjeść w formie bibimbapu. A jeżeli nie lubicie ostrego sosu, to po prostu ułożone na ryżu będzie takim daniem typu doppap, czyli przykryty ryż. Ja tu już jestem na skraju wytrzymałości, ja po prostu muszę tego spróbować. Biorę sobie jakiś taki reprezentatywny, cienko pokrojony kawałek mięsa, odrobina warzyw. Pychotka. To mięso jest naprawdę delikatne i ten słodki smak z cukru i z jabłka
Nie jest tak bardzo słodki, żeby nie pasował do mięsa, ale idealnie podkreśla smak tej marynaty, tego sosu sojowego, czosnku, oleju sezamowego. To wszystko komponuje się naprawdę smacznie. Jeszcze sobie radzia wniemy. I myślę, że mogę już wyłączać. Wyłączamy gaz. Ja przeniosę to danie na półmisek i widzimy się na wielkiej degustacji. Dziękuję. Witajcie. My się tutaj już zabieramy za degustację naszego bulgogi i próbujemy. Sonu, próbujemy? I jeszcze tylko powiedzmy sobie "Maśkiedzejo", czyli po koreańsku smacznego. Sonu tutaj się bardziej skupia na warzywach, ale ja Wam mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to jest pyszne. I absolutnie nie ma takiej opcji, żeby to danie Wam nie smakowało. Nieważne, czy jemy to tak prosto z półmiska, czy jemy to ułożone na ryżu. Tak jak obiecywałam, powiem Wam tylko jeszcze o konkursie organizowanym przez Cukier Diamant. Wystarczy, że zrobicie zdjęcie jakiegoś dania przygotowanego z użyciem cukru diamant, na przykład tego cukru Dark Moscavado, którego używałam ja do zrobienia bulgogi. I na tym zdjęciu umieścicie również ten cukier. Wystarczy, że zrobicie więc takie samo zdjęcie, jak robicie zwykle, kiedy gotujecie coś z przepisów z naszego kanału. Powinno się ono różnić tylko jednym małym szczegółem. Powinien tam znajdować się też cukier diamant. I umieścicie je na swoich mediach społecznościowych z hashtagiem, który pojawi się tutaj. I możecie wygrać bon na wakacje. Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się w linku dołączonym do opisu tego filmiku. Tam też znajdziecie wypisane wszystkie składniki do tego przepisu. Dobre? Dobre. I jeżeli wiecie już, jak wziąć udział w konkursie, jeżeli znacie już przepis na to bulgogi, to mam nadzieję, że nic Was nie będzie powstrzymywało przed odtworzeniem tego przepisu w domu, zrobieniem zdjęcia. To zdjęcie może wyglądać na przykład tak. A my żegnamy się z Wami już w tym odcinku i dziękujemy Cukrowi Diamant za bycie pierwszym sponsorem kulinarnego odcinka. Mam nadzieję, że fajnie nam to wyszło. I mówimy Wam pa pa!